Przed Wami francuski dreszczowiec brutalny i krwawy z motywem okultystycznym, czyli pierwsza krew Cédrica Sir kontynuacja gorączki i krwi. Ten autor, podobnie jak inni francuscy twórcy dreszczowców, rzuca od pierwszych stron czytelnika prosto na pożarcie wilkom. Obie jego powieści wypełnione są autentyczną makabrą, ludzkim, niezrozumiałym wręcz okrucieństwem. Zbrodni nie da się tu po prostu logicznie wytłumaczyć, a jego zwyrodnialcy kierują się niepojętymi wręcz motywami. Kto przepada za krwawymi dreszczowcami w duchu milczenia owiec Tomasa Harrisa lub purpurowych rzek Jeana Christophe'a Grange, ten zachwyci się pierwszą krwią. No i nie będę wijać bawełna, to jest thriller z krwi i kości dla czytelników o prawdziwie mocnych nerwach i mocnych żołądkach. Jeśli chcielibyście usłyszeć nieco więcej o tej powieści, zapraszam Was na kanał Wielkiego Buka. Do zobaczenia!